Please welcome to the stage, T1! Welcome, welcome, T1! In the top lane, Zeus, roaming the jungle owner! And in the bot lane, Guma, Yushi, and by his side, Keria! And in the mid lane, Kurde. Seeking yet another crown, Faker! Fejka! Bo jakie ma sandały kolega tam? Ty, co jest? Co to za obrazek? Faker Arab! No nieźle! Co to miało być? Jadą! Team Liquid kontra T1! Półfinał eSports World Cup! Walko o finał! Kto przegrywa, żegna się z turniejem i zgarnia 100 tysięcy dolarów? A kto wygrywa, przechodzi do finału i ma szansę zawalczyć o 400 tysięcy! Fiu, fiu, fiu! Dajcie kciuka na YouTube i suba! Dobra, Zyra, Senna, Leblanka... Leblanka, Fakera, ban, o kurcze! Korki Tristana po stronie T1 zbanowane, fajnie. Aczkolwiek, kurczę, no wiesz, no Apa potrafi tam Talią zagrać, Aurelionem. On ma czym grać, ale Sejuani na first picku, okej. Leona open, Ashe open. Nie, no ma, okej, Sejuani na lesie. No dobra, przynajmniej nie mamy korki Tristana na midzie, tak? Więc tak już możemy być lekko przynajmniej zadowoleni. Gazirek, no dobra. No to może tutaj Ashe Leona, chyba że się boisz i chcesz od razu mida sobie wziąć. Aha, dobra, APA na midzie, z Xem zagra raczej. Leona, 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 musicie Leona, chłopaki, no, come on. Nie, oni tutaj mind game'a robią. Myślę, że ten Ziz idzie na mida i tak, ale pokazał dwa piki z mida, żeby tak, wiesz, zasiać tutaj grozę. Zeri też spoko. No dobra, no to w sumie już zdradzili, że ten Ziggs nie będzie na midzie. Dlatego myślałem, że tą Leonę wezmą. Ezik dla Gumby. No dobra. No chyba, że Zeri top. Ale nie wiem, czy Impact by zagrał. Ale w ogóle Impact oczywiście na swoją byłą drużynę gra. No tylko, że ostatni raz grał tam 10 lat temu. Trochę minęło. Ciekawy jestem, co Zeus zagra. Ja myślę, że on będzie się chciał pobawić. Szybka Leona, bez zaskoczeń. Od T1. Renata, Zeri. Jakiś Rakan? Czy Rakanem w Leonę się nie gra? Nie, no jest ten Rakan. No, Rakan, Rakan Zeri. Dobre duo. Jack, Sik? Wow. Ty, no Impact może zagrać... Czekaj, dobrze pamiętam, że był SKT Jax? Impact miał chyba skin do Jaxa wtedy, nie? Chyba dobrze pamiętam, tak, tak. No dobra, no tutaj albo można TFM zagrać, albo... Kurde, coś Zeus może poddymić. Jaysik. No dobra, podoba mi się, ale kurczę, tak szczerze to Liquid ma fajną kompozycję nawet. Mi się podoba, no ale jednak, no to jest T1 po prawej. O kurczę, czekaj, Team Liquid tutaj chce zrobić swapa, bo stwierdzają, że granie na bocie ciężkie, ale bardziej myślę, że chodzi o to, żeby Jax nie grał w Jace'a. To jest bardziej dla Impacta ten swap. Oj, no i Zeus, klasyczny drive-by przez mida. Oj, jeden creepek się tam rozbije, napie. Ej. Oj, Apa jest not smart. No, głupio. Głupio, co się Apa zachował. Średnio to wyszło. Ale słapy znowu. Ale lipa. Kurde, nie lubię słapów. Czekaj, biją mi Pacta. Stun. Dobra, mamy no, tutaj na drugą nóżkę. O O! Kurde. Ko? Bariera. Nie ma Ignite'a. Ko JJ. Dobra, jest ulti. Raz. I dwa. Ty, ale czekaj, a czemu ja się podniecam, jak Liquid wygrywa? Ja jestem za T1! No ale mają Keria. Jeszcze jakby to oddali dla Yona, to by było cudnie, ale Keria już sobie zdaje sprawę i idzie w prawą stronę, żeby tego nie oddać. Ty, Kordzie, gdzie miał heala jeszcze i mógł zagrać dla Impacta i nie zagrał. Rzeczywiście, ty, to by mogło dużo pomóc tak naprawdę. Late'a T1 wzięło, o kurde, patrz, czwórką akcja na gumę. Okay, shift. Nic nie zmieni, Kordzie przytrzymał agro. Ej, Liquid to wygrywa wciąż. Jeśli by się chcieli bić. Ale Liquid chyba nie jest aż tak ważne. Guma strasznie dużo CS-a traci. Kurde. Ej, no, no dobrze gra Liquid, ja wam mówię. Oni dobrze grają, kurczę. No są naprawdę nieźli. Finał jutro jest BO5. Finał jest jutro o 18 jak coś. 18.00. Jutro nie ma euro, więc jutro nie ma żadnej wymówki, żeby was nie było, dobra? 18.00 zbiórka na streamie. Każdy ma być. Będzie lista obecności sprawdzana. Mam nadzieję, że finał będzie T1 na G2. To było zajebiście.
Jutro Formuła 1? Kur... Cały czas coś, come on. Okej, dobra. Dobra, Liquid rozpoczyna Void Grabsy. Jedna sztuka. No, patrzcie, APA się trzyma na midzie, CS równe do Fakera ma. Ojojoj, ulti. Chociaż? A po ulti? Patrz? Nie wiem, może nie patrz? Ojojojojoj, Faker! Well played, well played. Playcik drugi dla Liquid, nice. Jednak na topie są problemy. No mówiłem o tym właśnie, to jest taki matchup, kurczę, niewygodny za bardzo dla Jaxa. Dziwi się, że Impact w ogóle tego Jaxa na blindzie brał. To bardzo takie... ryzykowne po prostu. Teraz APA się musi być na baczności. Albo Faker RK, albo Owner RK i... raczej będzie martwy. Ciężko będzie teraz mu się grało. Kurde, Faker jak dociska. I też Faker jeszcze fajnie zrobił, bo Mercedes sobie kupił od razu. Zajebiście. Upsi. JJ, spokojnie. Okej. RK od Onera trochę tak zmarnowana tak naprawdę. Myślałem, że to Merkę zagrają pod mida. Jakoś to wykorzystają. A to mida. Ojejuju. O, ukradł! Umti. O kurczę. Ale... Nie. Nie ma co dalej. Ale Blue można zabrać jak najbardziej. Smoczek? Okay. Jeszcze guma pomoże ze smokiem. Mimo tego strony. Że jaka postać Jaxa kontruje? Klasycznie Malphite'em. Malficik Jaxa. Dyma. Jakaś Queen, jakiś TF-ik. Ciekawe jestem, czy Vayne też by kontrowała w sumie. Tylko wiadomo, wtedy też trzeba trochę junglera pozapraszać, żeby tych Jaxa bić na łeb. Że Jax dobry w TF-a? Znaczy, no teoretycznie Jax w TF-a nie jest taki zły, no bo możesz swoim E zablokować jego kartę, nie? Ale wydaje mi się, że i tak nie jest to chyba aż taki super matchup dla Jaxa, no bo cały czas ci bije po głowie. No wiadomo, no jeśli Jax w jungle w Sejuani na przykład w lesie, to wtedy tego TF-a można jakoś tam dojeżdżać. Spokojnie, tego psa nie widać, albo inaczej Jax nie widzi tego psa jak coś. Oj. This is gonna be bad, Team Liquid. Chociaż? Oj, umti, ale się zapierdzielił w akcji, o nie. Ojej, bomba. Oj, Faker leci. Ty, APA dociska. APA. Japa. Nice. Czy tylko u mnie pojawia się uśmiech na twarzy, jak ta paruwa APA wpierdzi? A? Jeśli chcesz trasztalkować, szczególnie Eastern Teamki, to powinieneś to też poprzeć wynikami zamiast być nad ogiem. Idealny timing tego donata. Właśnie zrobił 2 kille. No, T1. Jeszcze jeden by się przydał. I dostanie. Dobra, mają 4 sztuki. To im wystarczy. Nie trzeba więcej. Czemu 4 sztuki wystarczy, jeśli chodzi o Void Graby? No bo od 4 sztuk przyzywasz tego jednego, wiesz... ziutka do puszowania turetu. 4 sztuki to takie minimum. Oj, nie wiem. Chodź, JJ jeszcze. No dobra. Bardzo tak ledwo to wyglądało, ale poszło. Ej, no patrzcie, Liquid prowadzi na T1, legit. Co się dzieje? Ja on cały czas powtarzam. Tym Liquid nie można lekceważyć. Fnatic zlekceważyło jakiegoś Kasadina śmiesznego piknęli. Dostali przekopę. APA. Kleszyk. Ola. Jeszcze młotkę Ziggsa pokazał. Nice. 5 trzeba być grabów. Nie. Był patch i zmienili to. Kiedyś było 5, żeby mieć jednego i 6, żeby mieć 2. Teraz są 4. Było w patch notach. Czy APA BMuje też? Kurde, no właśnie jestem ciekawy, czy on coś tam do Fakera pisze. Ale jakieś dźwięki, że coś piszą? Są niby. O, coś jest tam poddymiane. Ty, no ale 2-4 playty od Team Liquid. I w sumie 4 playty też od T1. O, Faker. Ty. O, Jumti, ale żeś przestrzelił. Bomba. Nie, zabija. Troszkę się wylało Liquid tutaj. O, jeszcze Core JJ. Ale ma ucieczkę. Jest smoczek dla T1 w takim razie. APA. Soul Hex techowy, spoczko. Mój ulubiony. 20 CS na tym, na midzie. Ale tak samo Yeon prowadzi na gumę. Dobrze, ten Yeon jest kurde dobry. Pierwsza wieża dla Liquid. Okej, okay, ale za oddanie Heraldzicy. Chyba spoko. Pamiętajcie, że teraz zwiększyli kaskę za tego, za pierwszą wieżę. Więc warto to grać. Umti. Ale przynajmniej flasze pali, no dobra.
Impact vs. Faker. Niegdyś kumple z drużyny. Faker paseweczka. Będzie się bronił. Tanio skóry nie sprzeda. Na luzie. Maklen, sobie jeszcze go ją. Nie musi się bać. Ale patrz jak na limity gra. Ten tryb z form na oficjalu 17. Czeka na ten tryb. Myślę, że będzie grany. Będę grał. A, panamida. Dobra, zbiórka jakaś, lekutka. Może nawet dojść do bijatyki. Karia, coś obijany. Ale spokojnie. Na supporta chyba jeszcze nie ma ormogu, nie? Za wcześnie. Jeszcze recall. Jutro za Nipem czy za LNG w LPL-u? Kurde, nie wiem. Obie drużyny lubię właśnie. Więc nie wiem. Po prostu będziemy oglądać i podziwiać chyba bez kibicowania. W którą stronę? Wow! Liquid się w tańcu nie pierdzieli, tylko wjeżdża i rozjeżdża. I do smoka trzeba grać, chłopacy. Wow, wow, kuma. Bariera? Patrz na Core JJ-a! Co się dzieje? Ej, Liquid może wygrać tę mapę, legit. Dobrze grają. Kurde. Ameryka. Ja pierdzielę. Nashor, no ciężko na razie, jeszcze Liquid będzie miało z tym. Ja stawiałbym się na to, no tak szybko. Czy to wejście carry, jakby trafił, to by było chyba tragedia, o Jezu. Guma wyłapany. Bomba. Zaraz musi się zeszować. Nie wiem, czy to nie jest czasem opcja na Nashora, chłopacy. Ale APA idzie, no widziałeś, APA tam w prawo, lewo, prawo, lewo. Dobra, APA idzie na bota, także Nashora nie będzie z tego. Liquid prowadzi 4 koła na T1. Co się dzieje? Co będą próbować? Zeusa? Zeus no flash. Dobra, out. Faker tepuje, więc zawsze coś zdobytego. Bu do lewej. Powtórka z MSI 19. Liquid vs G2 w finale. Daj mi to. Oj. Trochę ten klęs mi się nie podobał. Myślałem, że będzie czekał z klęsem na R-kę dopiero. Dwa samonery od Zeri. Bardzo ważne samonery. Oj, patrz na Ziggsa. Dead Cap zakupiony. 24 minuta, 3 itemy. Kurde. Ziggy mocny. Ale expo, bo pulę była do tyłu. Je, on też 3 itemy. Kurczę, no są mocny, tylko brak samonerów u Zeri. To jest największa bolączka. Spokojnie, Umty. Masz Wurmoga, to się wyleczy. Wydaje mi się, że... Kurczę, nie może T1 powinno to oddać? 3 itemy na midzie, 3 itemy na AD, carry. Chyba, że aż tak bardzo uważają, że ten brak samonerów na Zeri zmienia tę walkę. Oj, impakcik. Plus bomba od tapy. Ja piernicze. Ej, T1 to wygra. Ej, boże, Liquid to wygra. Bye bye, Keria. Bye. Nice try. No ciekawe, czy Genji już poleciało samolotem. Bo możliwe, że T1. Jak nie polecieli, to niech tam jeszcze poczekają na T1. Że w tym Liquid jest 4 Koreańczyków. No jest, to prawda. No dobrze to wygląda dla Team Liquid. Dobrze. Ale Faker na zero. Więc spokojnie. Tylko nie wiem, no wydaje mi się, że Liquid powinno chyba tego Nashora jakoś zaczynać, wyciągać na jakąś bitkę, nie? Nie wiem, czy takie czekanie tutaj jest dobre. No ale tak to nie. Unity to chyba 5 R-ka taka, nie najlepsza. Ale warto to rzucać. Tam są Ormogi dwa. Dead Cap u Fakera. Czapka przewidziana. No ale ani tier 2 na bocie, ani na topie. Jednak na razie tak, no wiesz, Liquid fajnie, że mają to 5k do przodu, ale trochę nie za bardzo progresują z grą do przodu. Ale może po prostu stwierdzają, dobra, nie będziemy za bardzo się tutaj szarpać i czekamy po prostu na smoka. Zagrałem pod Soula. No, trudno będzie można wziąć, spoko. Ale pewnie sami też są zaskoczeni, że to oni są w pozycji dyktującej warunki. I T1 dostaje bounty, grając na Amerykę. Dobra, gramy o smoka. Umty. Postraszył. O, Kordzejdzie wjeżdża, tepek dobry. Bomba ładna, Guma. Przeżył. Guma ustał. Keria, musi też chyba flashować. No, dogoń. Dobra. Bez summonerów botlane T1. No i T1 stwierdza, ty panowie, a może byśmy Nashora? Więc Liquid musi to respektować.
T1 lubi sobie tak pod Noshera zagrać na szybko. Teoretycznie można by tutaj Zeri wysłać, żeby nas smoka robiła. Ty, T1 zaczyna. Tak, o. O kurde. O, ale ten Noshera bije, wow. Impact na flesza. Fajna bomba. Ej. T1 to przegrywa. Legit. Faker. Łapie Zeri. Ale dojazd Fakera. Ja cię. Dobra, no Zeri za... O, cholera, apa. No dobra. Zeri za Azira. Stun, impact, no nie wstydź się, dawaj, graj. Ja pier... Ej. O nie! Halo, Karthus! Karthus, Valerkę! Ja pierdzielę, ej, no... Wygra to, Liquid. Ja cię sunę. Faker no TP, Zeus no TP. No nie no, oddaję, oddaję. Ja cię. Kurczę, jaki damage od tego Ziggsa. On już tam z eliksirem odpalony gra. Bomba. 83 złote. Ooo! To W bije aż tyle? No nie wierzę w to, że Liquid tak dominuje T1. Ale jaja. Faker czwarty item. Faker. Faker playmaker. Da się coś? Nie da się. Kurczę, nie wiem, może jakoś na LD-że jeszcze się to uda coś zrobić? Ulti chyba tak dla Becky się rzuca. Chociaż... Ty, to nie jest dla Becky. Inhibitor na topie, czemu by nie? I skończysz na tym wave'ie. To należy, Impact nie zagrał swoim skinem SKT. Trochę słabo. W 19 Liquid wygrywało na IG wtedy, nie? I IG byli mistrzami świata. T1 też są mistrzami świata. Kurde, historia się powtarza. Po 5 latach. Czy była beka z Fnatic, że przegrywają na Liquid, się okazuje, że T1 też ma problemy. Jednak to Liquid po prostu jest turbo mocne. Dobra, wróciłem. To jest powtórka? To nie jest powtórka, co tu robił Keria? Nie wiem, Keria jakieś flanki szukał? Co to miało być? Gdzieś chciał na plecach się zaczaić, wyjechać od tyłu, ten. No nie piekło, nie piekło, ani trochę. Jaki damage! Ja za Vonera. Dobra, ona się trzyma. T1, 10 tysięcy złota w plecy. Ciekawe, czy jeszcze ten nasz z Elderem będzie potrzebny, czy Liquid to zamknie? Kurczę, siege'owanie teraz przez Liquid nie jest najlepsze, bo jeśli by doszło do jakiegoś incydentu, to wtedy T1 bierze Noshera plus Eldera i kompletnie wracają do gry. Moim zdaniem Liquid powinno wycofać już stąd. I to właśnie robią. Dobra. Liquid przytomne. No i Noshera darmowy, no to nie ma podjazdu T1. Może na Elderze jakoś zagrają, bo inhibitory wstają za 40 parę sekund. Dobra, T1 chce tutaj flipować. To jest najlepsze zagranie, jakie może zrobić T1. Mądre, mądre. Gramy. No wszystko na jedną kartę. Tak trzeba, tak trzeba. Owner. Owner. Owner wziął. Czy jest szansa? Chyba i tak nie ma. Chyba i tak to Liquid wygrywa. Nawet na Elderze nie dali rady. GG. Ty, ani jednej osoby nie zabili mając Eldera? Ja pierdzielę, Liquid. 1-0. No niemożliwe. 40 minuta, 12 do tyłu. Liquid, nie byłem świadom, że jesteście taką dobrą drużyną. Pokonali Fnatic, nie podniecałem się. Ale pierwsza mapa na T1 wygrana. Podoba mi się to, ale smuci też, no bo oczywiście jestem fanem T1. T1 fighting, budzimy się. Tak jest, to nie jest błąd. Team Liquid prowadzi na T1 1-0. Niemożliwe. T1 bierze first picka. No dobra. Jaki macie plan tym razem, chłopacy? Banniver, Bumdiego? Okej. Okay. I ma okej. Okay. Może jeszcze nawet jakiegoś tego. Jakąś Sejuani tu jeszcze zbanować trzeba. Jax, Impacta. Sejuani. Spoko. APA preferuje Korasa, nie Tristankę. Ale Faker na Tristanie w ogóle jest takim dzikusem. Strasznie zadymia. Ezik.
Dobra. Dobra, Tristana, klasycznie. Handshake na midzie, Tristana Coraz. Zeriguma. No dobra. Udało nas, spoko. Xante, dobra. No nie, Atrax byłby tu, bo dziwny. Camilla albo Vayne. Albo ta Zeri pójdzie na topa. Zeri top. Zeri top. Trzech AD Carry, Sejuani Braum. No dobra. Tylko, że grasz na Leone, Xante, którzy zrobią full armor. Brandzik, dobra. No, T1 trochę full AD, kurczaki. I mówię, Leona i Xante dużo armoru zrobią. Więc to nie będzie takie proste. Let's go, T1. Proszę walczyć. No i o to chodzi. No, ale kill tutaj nie będzie. O kurde, Karia musi walczyć. O. Laker, jump. Co się dzieje? Czemu Liquid tak ich przegania? Come on! Ej, niebieski smite na brandzie, czemu? Czemu nie czerwony? Widzę, że na tym brandzie też już zaczęli grać pod kometę, tak samo jak na zyrce. I swapik! No, Team Liquid znowu. O, rzeczywiście, 0-0. Ale jest 1-0 dla Team Liquid, jak ktoś. Ktoś tu niestety się zamulił. No i co tam impact? Leci dive. Albo i nie leci. O, tutaj dobry push wejdzie od T1. Kurczę, Zeri plus Caitlyn. Push power konkretny jest. Dwa plate tego. Nice. Aj, ta trapa za turetem. Klasyk. Dajesz trapa za turetem i jej nie widać. Ktoś się może zapomnieć i w to wejść. Jak tutaj dajesz? Zasłaniasz. To impact. Okej, okay, bo Brandzik jest. Flash? Faker na Dzikusa. O kurde. As Kojiji actually going to tank the Winter's Bite momentarily. Gumiushi taking a lot of damage though from Yon. APA kropla z Cloud Armorem. Okej, okay, spoko. Kurczę, z jednej strony niby tabisy zajebiste są tutaj. Bo czekaj. No i patrz, trochę leje. Z jednej strony tabisy są fajne, czy tam pancerniaki, ale z drugiej, no Braum i Sejuani też coś tam niby postunują. Jakie ceceki też są. O, Erka nawet. No, Zeus to musi dociskać na topie. To tak musi wyglądać, inaczej być nie może. Ale Tabisy kupi. Jakiegoś Brambla kupi. Będzie G. Oj, on już wysył level. Umti, ej. Dobra, Umti. 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 Ja. O, minion dobił! Nice, okej. Okay. Kurde, ty, ale Sejuani ma szósty level przed Brandem. Co to się stało? Ale bida, jej, Oniu. On tu musiał coś bardzo źle zrobić. Tak, zostaje. APA ma tego. O, buforował skok. Ups. No, bye bye, Core JJ. Stun raz, stun dwa. I dla Fakera. Dla tatusia. Impact ma flasha, brać czego? No, nie trzeba toszować, chociaż... Ono jest safe. Kurde. A nie, nie rekaluje Faker. Ty, IPA. Carry'a można zbić? Ole, dziwny flash od Carry. Stun. O, Umti. O, Umti. Erki wcześniej latały na Sejuani. We wszystkie strony. Teraz stun też niecelny. O, ogarnęli już. Tym Liquid 1-0.
Jak to weszło, ty? O, nerzerką leci. O, no nie, za duży wave. Bitka. No, bitka nie bitka. T1 po prostu pobrało 5 sztuk i elo. Ale przynajmniej nie oddali 6 sztuk, tym Liquid, więc okej. Okay. No bo się AD Carry nie chcą odpuścić. Jest opcja impacta zrobić? Ej, on, jaki movement. Klęs, co tak późno? O, dentka i tak. O, żyje! APA, APA, APA! Not enough! Faker! What was that? Faker! Stun, guma, trapę. Siedzi. Ale tankowata ta Leona. No, nie zabiją, nie zabiją. O kurcza, fucker. Pięknie. Faker się wkurzył. Faker jest zły. No, Faker typuje. Flash R. Śmieszne. Znowu dojazd Leona. Zasłoń. Cholera. ZUS dojeżdża. Tak samo jak i przedsiębiorców. Ej, on 2700 do przodu. Cholera, jasne. I jeszcze. Ej, Zeus nie żyje. Ale killa wziął. Ale tak naprawdę nie jest to zła wywrotka dla Zeusa, bo oddaje jeszcze downa dla Leony. Więc chyba może być. Chyba za T1. A czekaj, no zobaczmy jak ten. Jak ludzie predykcje? 57% ludzi za Liquid. O kurde. Dobra, ciekawe. Oj. Oj. Tu no patrzcie co T1 robi w tej gierce. Skończyła się zabawa. Prawdziwy T1 weszło na serwer. Ojko, JJ, co to było za E? Patrz gumę. Ej, to jest 7k do przodu, o Jezu. No, no shit, łapa, nie ma co gonić. Ej, bounty nie ma dla Liquid? Co nie smoko mają? O kurde, po jak prowadzą. Oh shit. No Stompik to jest na razie. Stompik okrutny, no ale musi tak to wyglądać w kompozycji, jak bierzesz 3 AD Carry. Inaczej byś nie może. Czy Wolcy kiedyś w Polsce zorganizują? No w tym roku są Wolcy w Europie. I w Polsce niestety nie ma. Nie dla Polaka, mistrzostwa świata. Oj, Zeus, no flash. Zeus going down. Okej, nice catch. Op the quit. O, Faker, co ty odwalasz? Ej, dobra, T1 limity leci. Ty, ale Caitlyn jest na midzie cały czas, co oni robią? Ej. Co oni tu odwalają? Zaczuwali Braum? Wafo 4? Dziwne zagrania od T1. Nie wiem o co chodziło. Guma w ogóle na midzie wziął turet jeszcze w międzyczasie. Turecik tego. Teleportacja od Impacta. No i Zeus, chyba się troszkę zapuściłeś, kolego. Guma zresztą też. Ej, dobra. T1 zaczyna lekko trollować. Flash? Ten dwa flashe od T1. Ej, kurde. Dziwne rzeczy robi T1. Nie wiem, czy im się podobają. 2200 AD Carry, 2600 mid, 3200 na topie przewagi. Wow. I jeszcze tu leci za 700. Fajnie. Serio? Ma flash dobra jeszcze go. Nawet nie trzeba. No, guma nie bije tak dużo damage'u. Okej, osłanie kolegę. A Zeus rozciąga w najlepsze. Ej. O, lipka. No i Zeus bierze turet w 19.40. 7 wież w 20 minut. Stąpidło okrutne ta gierka. Kurczaki. No ale T1 się wkurzyło po prostu, nie? Po pierwszej mapie. Mają Branda. Ej, a czekaj, Liquid nie ma w ogóle... Liquid nie ma bounty. Coś mi to może wytłumaczyć, o co chodzi? Czemu bounty nie ma zapalonego tu jeszcze? Dobra, T1 zaczyna oszara. Zeri wciąż na bocie. Ma TP.
Xante już zreklamował. Omen. Na Xante, dobry zakup. Humpty? Humpty? Próbuj. O kurde, nie, za wcześnie dał. Ale spróbował. RK Brando się ładnie odbija, patrz. TL może to wygrać, TL może to wygrać. No scam. Patrz, ja pierdolę. Come on, guys, 10k do przodu jesteście. O, teraz dostali bounty, po tym noszerze, okej. Okay. 4-6 Dumti. No, ta merka polatała zawodowo. Oj, oj, oj. Liquid troszkę za głęboko. Ty, ale o co chodzi w tej walce teraz? Bo biją się na terenie przy smoku, a smog jest za półtorej minuty. O co chodzi? No i T1 przewagę ma do wyjścia na mida teraz. To nie wiem, co to była za bitka. Inhibitor, tak o, Faker? Oj, czekaj. Faker. Uważaj tam na siebie. Jesteś za linią wroga. O! Ty! Zeus oszalał! Ale dobra. Guba. Po gumie. Faker, gdzie ty skaczesz? Ja pier... Dykam. Co się odwala w tej grze? 14-13. Ej, to da się przegrać jako T1 ogólnie. Legitnie da się to przegrać. Dobra, smok stoi. I to chyba darmóweczka dla T1. Nie wygląda na to, żeby Liquid się chciało bić o to. O! Faker! Tam już chyba była animacja R-ki. Dojazd Umtiego. Umty jeszcze nie ma zoni. Umty martwy. No i potem chyba trzy inhibitory. Kontra, też no flash. Pasywka nabita szybko. No, nie no, tutaj jedna osoba była pana i po prostu trzech AD carry rozwala głowy. Koniec gry raczej. Okej. Okay. Na bota jeszcze dla pewności? Po inhibitor? Dobra. Kodrzej umci wstają. Chyba jednak wycofanie. Podebranie Reda. Idą na Shora. No, Umti teraz ma ważne zadanie. Jeśli Umti to ukradnie, będzie bohaterem. Będzie jak Kapitan Ameryka. Dobra, ostatnia szansa. Ale zobacz, T1 jest mądre i nie kończy na Shora. I patrzcie na bazę teraz. Zeus nawet może szukać teleportacji i kończenia. Bardzo mądrze T1 zagrało. No, ale Liquid musi już wycofać. I co, wysyłają tego? Wysyłają Xantę, który w ogóle nie ma wave clearu. On nawet Sunfire'a nie ma. Zeus stepuje, widzisz? Mądre. Carry a dead. Upsi. Ale Zeus to może skończyć. Zeus po prostu skończy chyba. O, albo i nie. Albo i tak. Okej. Okay. Finito. Brawo. Brawo, T1! Nigdy was nie wątpiłem. No może troszkę, po pierwszej mapie. Ale wiedziałem, że będzie dobrze. Jest okej. Okay. 1-1. Kurde. No trzecia gra zapowiada się ciekawie. Gra numer 3. Team Liquid T1. Ban z Xa. AP. Okej. Okay. LeBlanc, Corki. No ale Tristana za open. Ciekawe co Faker. Ale Faker może zawsze z jednym zagrać. Ashe albo Brauming, albo Leona. Też mogą ewentualnie T1 zrobić Ashevarus, nie? Oni by pewnie chętnie zagrali coś takiego. A, zjeżdż dla Fakera. Bez zaskoczeń. Talia w Tristanę. No dobra, no to się trzeba zastanowić, co z Vi. Liquid nie zabiera tej Vi. Mają wywalone by Vi i stwierdzają, że biorą po prostu mało Kaja. Okej. Okay. Ach, kurde. No i wypadałoby Vi wziąć. Albo Poppy ewentualnie może? O, bez zaskoczeń. No dobra. Gnarvan. I Zeus, broń bierze Kassantę. Udyr top. Ja lipa. Dawaj tego Rakana. No i co, Varus czy nie Varus? Sivir, Ashe, o kurde. Ale dziwne. To nie wiem, czy mi się tak bardzo turbo podoba ta kompozycja T1. Nie do końca chyba jestem przekonany, że to takie słupcio. Ale grasz cały czas na push. Zobaczymy. Ciekawe. Czy swoje skill używa Faker? Był ostatnio mecz w lidze koreańskiej i Faker zagrał Ahri. Już po tym, jak skin do Ahri wyszedł. I nie wziął. No, pluł. O Jezu, Liquid znowu słapuje. No dobra. No ale chyba granie na Sivir Ashe trochę niewygodne jest, więc... zrozumiałe. Zeus bardzo mu zależy na tym, żeby wziąć expa. I nie wziął.
Błagam, niech T1 się skompromituje. Nie. No to Impact będzie trochę do przodu na pewno nad Zeusem. Zeus Flash. Chce Expa zebrać. Raczej się wywali. W na W Maokaja, spoko. Mają T nice. Zeus tepuje od razu, czy nie? Tepuje od razu. Ty, on ma swoje W w ogóle już? Lock up. Snare. Ja pierdzielę. T1, nie róbcie mi tego! Come on! Ale to jest taki klasyczek przy swapie. Widzieliśmy to już kilka razy. It's fine, it's fine. Everything is okay. Impact. Dobrze, chłopaku. Dobra, guma na limitach mocnych. Oj, Zeus, Zeus, patrz. Impact ma 4,5 level, Zeus dopiero 3 wbija. Kurczę, no to będzie trochę bolesne. Na pewno. Dobranoc było, dobranoc, dobranoc. O, jak chciał przewidzieć flesza. A i tak go mają. Ładny spreadsheet. No i tego KJJ też można przycisnąć chyba, czy nie? Nie chcą, dobra. No nie, no go mogę się zresetować, nie ubać jeszcze. Jakiś smoczek T1? Jak tam ci Void Grab robią? Czy Liquid zaskakuje? No nie no, mega zaskakują. Bardzo dobrze grałem. O kurde, ja po. Ty, Faker go kontroluje. A cała ta przewaga jest na topie. I właśnie pytanie, ile ten Udyr zrobi z tą przewagą. To B-Sport będzie w finale, nie G2? Co ty, nie wierzysz w naszych ludzi z Europy? Inspired się z Busio poświęcił. O, ładny bufor. Inspired się poświęcił, żeby G2 mogło być w full finale. A teraz G2 musi to Tobi Sport docisnąć. O, leci Liquid. Nie wygląda to źle dla Ameryki. O kurde. Jeszcze TP od apy. Apa jump. O kurde, apa. O, aż się zawiesiło. Apa. Ja pierdzielu. Come on. Korea, budzimy się. Kurde. Kurde. Strasznie ładny setup od Team Liquid. Wszystko wyszło jak należy. Tam się coś zlagowało, nie? Odbił go Tomerką. APA! Kurde, 3 kile na Zeri. Smoczek infernalowy. T1 z biurka. Ale Vite jeszcze nie ma nawet. Ej, na razie to Liquid dobrze wygląda w tej gierce. Karia, RK? Coś? Nie. Oddajemy, skalujemy. It's fine. Czemu Liquid tak dobrze gra? Nie, mapa. No, następny wave to jest turret. Chociaż Faker tam leci w sumie, może obroni. It's fine, Copium. It's fine, it's fine. Arrow. AP, żeby wystraszyć. No, nie no, weźmy to. Czy AP dostanie golda za to? Ty nie dostał lokal golda. O, dobra, poleciał trochę z marzeniami AP. No czas jeszcze gra. Okej, okay, T1, okej. Okay. Ty, ale ten first turret gold jest lokalny, nie? Czyli to przepadło. Czy nie? Ja tam widziałem plus 50 golda tylko, więc chyba nie dostał tego. Uuu, fakir. Spokojnie. O, jo. Dobra, emotka. No to jest jazda z Koreą robiona. Gramy coś, T1? Nie gramy. Kurde. Kurde, je on, jaki bogacz. Shit. Zeus. Zeus. Pięka. Nie mogę na to patrzeć. 3000 do przodu. 1-1. O, ten przeszut wszedł? O kurde. Dobra, Impact się nie zapomniał.
O kurde, APA, one kill. Impact chciał trochę byłej drużynie pomóc. Takie bramki właśnie z dystansu są chyba najładniejsze. Kurde, jaki długi cacek. Ty. Nie miał jeszcze faker do przerzutu. Ouu. Reczka, przerzut. No. Vitalia, klasik. Ty, ale APA na bocie leci. O cholera, o cholera. Ja cię. Zeus 040. Lecą dalej. No ja tam graby. Come on! Guys! T1, what is going on? Ej, w ogóle zobacz, że APA gra Kraken Slayera w Infinity Edge'a. Bez Namori gra. Ole, Umti głęboko. Umti troszkę przesadził. Lekki przesadyzm. Impact też teleportuje. Może dostać guza. O, jazda. Faker przerzuca. T1 team fighting, let's go! Dawaj, 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 dawaj. Dobra, dali co mieli. Jeszcze. Przerzut niecelny. Kojiji Flash. Dobra. O, Faker jeszcze goni. Ej, zabicie jednego i Nashor. Karia, jakiś volley? Nie, to nie naszą. No dobra, na teamfightach coś się dzieje dobrego. Ale prawda jest taka, że to był błąd Team Liquid bardziej niż dobra jakaś walka T1. Raczej chcą zdobyć TPK od Fakera po prostu. I to się dzieje. 50-50, this shit? Flip it? Flip it. Wziął owner. Nice! Dzięki za Lisza, chłopacy z Ameryki. Dzięki, dzięki. Czemu kibicuje gorszej drużynie? Jak to? Air counter? Chcę, że wjeżdża. Smoczek free. O, jeszcze jazda po impacta. To był jego kolegę. Karia już cofa, żeby topa bronić. Spoko. Nice, nice, nice. Drugi smok dla T1. No dobra. O, detka był Fakera. Okej, okay. Jest moc. Trzy itemy Uzeri też. Aguma jeszcze nie ma. Faker, okej. Okay. Fajny przerzut. Dojazd. Brother Umti, Brother Umti. Okej. Okay. Stary dziadek kieruje T1. No niekiedy. Niekiedy Faker musi tam jeszcze pomóc. O! Nice, APA. No, APA gra naprawdę dobry turniej. To mu trzeba przyznać. O, patrz jakiego Goldgrafa pokazali. Takiego jeszcze nie widziałem. Dobra, masz już dostępny. Faker już 18 level. No nie no, Faker nie chce do domu wracać. Faker chce wygrać finał. Łop. Kurde, ten APA jak ma tak dobre skoki. Ale chyba do czasu. Dawaj go tam ze szmaty, Zeus. R-ka. Oj, średnia ta R-ka. Guma, 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 guma. Guba! Dawaj! Napieprzaj tą Sivirę. Patrz. Jaki damage. Oh my god. Aj, to może być koniec gry. O, Faker, nice. Dobra, chcę kończyć. Tylko Impact przy życiu. Kurde, ale czemu to było tak bliskie, panowie? Impact Zonie kupił. Ty, Impact ma dopiero drugi item? Nie, no to jest niemożliwe. Zonia. Koniec. Koniec. T1, we wielkim finale. Kurde. Brawo. Ale ty, mega szacun dla Liquid. Ja pierniczę. Dobrze grają w LoL'a chłopaki. Kurcze, groźni są. No, nie przypominam sobie, żeby była taka drużyna z Ameryki, która takie coś grała. Zdominowali Fnatic i jeszcze zagrali równą serię z T1. Ja pierniczę. Szacun, no. Trzeba będzie na nich uważać na Wolcach. Kurcze. Bardzo ładnie się zaprezentowali. Zero wstydu dla nich. Piękna seria. Kurczaki. APA zajebisty.